18 stycznia 1943. Fabryka Krasny Oktiabr. Przyjaciele, nadszedł czas, by wykończyć tych faszystów. Są otoczeni od wielu tygodni. Wiem, że też jesteście zmęczeni i że straciliśmy wielu przyjaciół. Dzisiejszej nocy możemy ostatecznym natarciem zakończyć walki w fabryce Krasny Oktiabr. Znamy teren. Wiemy, gdzie szukać wroga. Wiemy również, że teraz wróg będzie zażarcie walczył o życie. Jeśli natkniemy się na trudne do zdobycia punkty oporu nieprzyjaciela, chcę, żeby saperzy odesłali ich trotylem do domu. Najpierw wejdziemy do magazynu produktów gotowych. Zachowajcie ostrożność i nie okazujcie litości. Już zbyt wielu spośród nas tutaj poległo. Gdy oczyścicie magazyn, ruszymy dalej. Bądźcie ostrożni, przechodząc do warsztatu kalibracji. Wedrzemy się do środka siłą. Jeśli to ułatwi walkę, niech saper wysadzi w powietrze biura administracji. Do pieców hutniczych przejdźcie tak szybko, jak to możliwe. Zapewne nie zostało tam zbyt wielu obrońców, ale unikajcie niepotrzebnego ryzyka. Ostatnim bastionem faszystów będzie hala obróbki blachy. Znajdźcie wszystkich i wystrzelajcie! Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie to ostatni bój stoczony w fabryce Krasny Oktiabr. Mam nadzieję zobaczyć was wszystkich, gdy dobiegnie końca. A teraz do ataku! Hej, siemano, cześć, cześć, witajcie, z tej strony Rashibo. Jest to kolejny odcinek, nagrajmy w Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Więc kontynuujemy naszą, panie Maje, wyprawę i ciśniemy. Nie zdołali zająć miasta. Nadszedł czas zapłonić. Musimy ich po prostu teraz przycisnąć. Tylko, kurde, trochę takie... W poprzedniej misji wybroniliśmy ten teren, a teraz musimy go już odbijać. Dobra, spoko, nie? No mi to tam nie przeszkadza. I tak właśnie misje obrony są wiele ciekawsze. O! Dobra. Atak jest wiele ciekawszy, bo jednak no przesuwamy się cały czas do przodu. Coś się dzieje. A w przypadku obrony to jest takie stanie i walenie praktycznie z kąta w kąt sobie do nich. Dobra. Dobra. No i w sumie tak. Korytarz za korytarzem. Ow. I te strzały. Te strzały tak z dupy trochę. Jakie boty potrafią wykonywać. To jest coś właśnie takiego śmiesznego. Dobra, jeden. Au. Skąd dostaliśmy? Nawet nie wiem skąd. Było to ciekawe. No dobra, czemu oni się tutaj... Czy nasi żołnierze się tu nie wtryniają na ten teren? Wybijcie tych faszystów, towarzysi! Dobra. Kolejny. Teraz gdzie dalej? No! Nie wygląda to dobrze, ze względu też na to, że już nie mamy powoli ludzi. Nie mamy ludzi, a nasi, jak byli, to się... Kurwa, okopali gdzieś. Dobra. Niech teraz się za to zbiorą i wejdą na ten... punkt przejęcia. Kurwa mać, co to się stało? No... Sznela, kurwa mać. Wbijać tu na teren musicie, a nie. Ja mogę ich tu wyeliminować, tak? Ale to wy musicie przejąć ze mną punkt. O, właśnie. Dziękuję, o to mi chodziło. Dobra. Dobra, przejmiemy pierwszy punkt. O. Przejmiemy pierwszy punkt, to powinno pójść z góry. Ki. A tymczasem trzeba sobie zapolować.
dostać do punktu kolejnego. Okej. Tam mamy. I teraz na warsztat kalibracji trzeba nacierać powolutku, małymi kroczkami. Do tej pory głupio traciłem żołnierzy. Niestety. Trzeba to zmienić. Trzeba to zdecydowanie zmienić. Dobra, spoko. Weźmy sobie może też drugi karabin optyczny. Karabin z celownikiem optycznym. Gdyż im więcej jednak będziemy mieli broni przystosowanej do walki bezpośredniej. A, do walki bezpośredniej. Do walki bezpośredniej powiedziałem, trzymając dwa karabiny snajperskie. No też taka trochę głupota. No ale póki co nie mam nic lepszego pod ręką. No i znowu ja muszę się jakoś tu wpierdylić na ten... Kurwa, od kogo? No dobra, możemy przejdźmy wtedy do tej drugiej strony, gdzie jest więcej otwartego terenu. Wykorzystałem po prostu lunetę. No. Dostał. Dobra. Gdzie macie snajpera, mi powiedzcie. O. Dobra, z lewej. Czy też z prawej. Kurde, najgorsze jest to, że ja ich nie widzę. Może tutaj weszliśmy ich trochę na tyły. Tak. Okej, weszliśmy im tu na tyły. Dzięki czemu możemy spokojnie sobie ostrzelać ich pozycję. Kurde, niestety teraz... Teraz niestety odwaliliśmy pudło. A teraz przodujemy. Mozinga. Dobra. Dalej. Do kolejnego punktu. O. Dobra. Tych dwóch, co ty było, padli. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. No, teraz tutaj. Miejmy nadzieję, że go trafiłem. A przynajmniej trochę pociąłem. Dobra. No do ataku. O. No i chyba ruszyłem go. Dobra. Dwóch. No, come on, come on, come on. Dobra. Dostał, kolejny. 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 Dobra. Tak chyba trochę powolutku trzeba tutaj się z tym ogarniać. Małymi kroczkami. Nie no, kurde. O-o. A, już mówiłem, że nie widzę wroga. Chciałem to powiedzieć. No nie no, jesteśmy kurde gościem z karabinem snajperskim. Trzeba niestety ich wyczekiwać teraz. Dobra, weźmy może tutaj. No, tu był jeden. Dobra, może zejdźmy tutaj na dół z pistoletem i zajmijmy to wszystko po prostu od tyłu. Nie mam innego pomysłu, przyznam, żeby tutaj to ogarnąć w tej chwili. Dobra. Dobra, pistolet oczywiście tutaj sobie poradził. No, i atakujcie to.
No to jest swój, spoko. No dobra. Dobra, twoja drużyna otrzymała uzupełnienie. O, wybornie. Wybornie, tego mi brakowało tylko. Dostał w plecy. Okej, okay. I w sumie punkt już jest nasz. To jest punkt C, czyli za tym punktem zostaje nam jeszcze jeden. Zostaje nam jeszcze jeden punkt do przebicia. Przeładujmy pozostałe karabinki też. Pozostały karabin snajperski. Dobra. No i obróbka blachy teraz. 100 metrów w tamtą stronę. Przedostańmy się. Kawałeczek jeszcze podbiegnijmy i po prostu zajmijmy może... to już jest 60 metrów w tą stronę. No, no zaraz w sumie jesteśmy na miejscu. Urwaliśmy sobie do okopu. Dobra. Trzeba to wszystko oflankować jakoś. Dobra. Okej, okay. Kolbo mi postrzelić i to jest pewnie, że gość już zdednie. Dobra. Dostał w czerep i się złożył, ładnie. Dobra. No dobra, okej, okay. Jakoś sobie radzimy tym karabinem snajperskim, mimo że z przyłożenia prawie walimy. To jest dobrze. No trafiliśmy go, no gościu powinien... Ała. No i chyba karabinem w plecy dostaliśmy, zryło nas niestety to trochę. Z drugiej strony gra trochę... O, jak miło akurat uzupełnienie. Gra trochę tak mi... O. Od kogoś tam dostaliśmy z boku. I znowu dostaliśmy, tylko chyba tym razem z lewej strony i nad nami po prostu padł strzał. No ale dobra, okej, okay, spoko. Tylko czemu... A, gościu, to jest u góry. Dobra, ale w sumie jak tutaj możemy się okopać i przejmować punkt. To czemu by tak nie uczynić, nie? No, zrób coś. O, właśnie, dziękuję. Dobra. Mamy wojnę? Coś tam o różach? What the fuck? Jeżeli byłby ktoś z moich widzów, któryś umiał mi to rozszyfrować, to bym bardzo o to poprosił, bo to może być nawet całkiem ciekawe, co oni tam szwargoczą. Odzyskajcie ten teren dla naszego ludu! Do ataku! Dobra, my tu przypilnujemy tamtą stronę. Tam ktoś był? Chyba nie. Sierpi młot. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie tutaj nam poszła teraz. Czołg? Tak, wieżyczka czołgu. Dobra. Udało się, ludziska. Także dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad.